Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i tutaj opowiem Ci o problemie internauty, który posiada już od pewnego czasu prawo jazdy kategorii C. Nagle przestał widzieć na jedno oko. Panie Dariuszu, piszę do Pana, ponieważ zobaczyłem Pana filmik na YouTubie i przejdę od razu do pytania. Od 2 lat nie widzę na prawe oko. Prawko C zrobiłem, kiedy widziałem dobrze. Przewóz rzeczy wprawdzie po chorobie, ale udało mi się jakoś przejść psychotesty bez żadnego załatwiania. Natomiast jeżeli chodzi o mój wzrok, lewe oko mam sokole, czyli lewe to jest to, bez problemów widzę. Natomiast na prawe widzę na boki, w górę, w dół, natomiast gdy patrzę nim na wprost jest jakaś ciemna plamka, zero widzenia tylko dookoła. No i moje pytanie jest, czy mogę być kierowcą zawodowym? No niestety muszę w końcu pójść do medycyny pracy. Tam na pewno nie obejdzie się bez okulisty. Samochodem kategorii B jeżdżę na co dzień. Nie sprawia mi to problemów. No samochodem kategorii C jeździłem 2 miesiące. Szło mi, jakby to powiedzieć, jak normalnemu, zdrowemu człowiekowi. Niestety było to jeżdżenie bez umowy na czarno, więc nie musiałem odwiedzać lekarzy. Proszę Pana o poradę, ponieważ nie mam pojęcia, co robić. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Dobre pytanie. Aczkolwiek odpowiedź nie jest tutaj internautę zadowalająca. I niestety, według przepisów, według obecnych przepisów i poprzednich też, po badaniach lekarza medycyny pracy, tenże lekarz ma obowiązek wydać orzeczenie negatywne, a na dokładkę jeszcze zgłosić fakt do Wydziału Komunikacji. Starostwo powiatowe wtedy kieruje na badania do WOMP, no i raczej prawo jazdy kategorii C jest stracone. Osoby jednooczne, według polskich przepisów, nie mogą prowadzić ciężarówek, autobusów, a również pojazdów uprzywilejowanych kategorii B. Także wieści niezbyt zadowalające. Internautę. Na tym w sumie kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie oczywiście skomentuj to wideo poniżej. Możesz wejść na mojego bloga badania na prawo jazdy wrocław.com, zapisać się tam do newslettera. Znajdziesz tam różne inne podobne sytuacje orzecznicze związane z wadami wzroku kierowców. Szczególnie brakiem widzenia stereoskopowego, obuocznego, zezem, krótkowzrocznością, dalekowzrocznością. Także bye bye. Jeszcze raz żegna Cię Darek Kraśnicki z Wrocławia.